Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnej recenzji okrętu premium. No i dzisiaj moi drodzy zajmiemy się pancernikiem Tieru 8 niemieckim Odynem i będzie to okręt dostępny do wybudowania w doku, tak jak wcześniej mieliśmy możliwość budować Puerto Rico, z tym, że tutaj będzie to rozciągnięte na dwie aktualizacje 0.9.5 i 0.9.6. No i żeby okręt dokończyć, trzeba będzie wydać około 3,5 tysiąca dublonów. Także czy warto kupić sobie okręt premium Tieru 8 za 3,5 kafla? No to pytanie sobie odpowiemy właśnie w trakcie tej recenzji. Omówimy sobie szybciutko parametry. Najpierw pokażę wam kapitana, jak tutaj wygląda. Jest to survivalowy build standardowo, czyli zapobiegawcze utrzymanie, strzelec wyborowy, adrenalina, nadzorca, podstawy żywotności, przeciwdziałanie pożarom i kamo. I moduły ulepszenia. Wygląda to również survivalowo, czyli kamo, zapobieganie, system kontroli uszkodzeń, celność głównej artylerii, tutaj kontrola uszkodzeń również i tutaj przeżywalność, czy wytrzymałość głównego uzbrojenia. I mając takiego kapitana i takie tutaj ulepszenia oraz taki zestaw sygnałów, parametry okrętu przedstawią się następująco. Żywotność 52800, czyli nie jest dużo jak na pancernik, zwłaszcza na ósemkę. Weźmy sobie na przykład tutaj Bismarcka, a nie, 69. Tirpitz 69. No tutaj jest 50 parę, także no dosyć mało. To jest taki w zasadzie krążownik, coś w stylu Scharnhorsta, ale o tym później. Artyleria. Jak wiecie, została dopiero co znerfiona. Czas przeładowania został zwiększony o 15% z 20 sekund na 23. Czas obrotu, jak widać, maksymalny rozrzut 233 metry. Sigma tych dział wynosi 2,0, czyli nie jest najgorzej. Prędkość wylotowa pocisków przeciwpancernych i odnogowo burzących taka sama, 865 metrów na sekundę. Penetracja obekami 76 mm. Szansa na pożar 28%. Uzbrojenie dodatkowe. To może być, moi drodzy, okręt robiony pod sekundarkę, przy czym tej sekundarki nie jest dużo, bo jak sobie spojrzymy tutaj, no to mamy tak, jedno działo potrójne 150 mm, drugie działo potrójne 150 mm i trzy działa 128 mm. I to jest wszystko, czym dysponujemy, jeżeli chodzi o siłę ostrzału naszej tej burty. No wiadomo, stoimy do przeciwnika w miarę przodem, no to będzie nam strzelała tylko ta wieża tutaj. Troszeczkę pokażemy burtę, no to wchodzą nam kolejne dwie mniejsze. No i musimy się mocno odsłonić, żeby te tylne zaczęły nam strzelać. Także obejrzycie sobie bitwę na koniec tej recenzji, gdzie ten okręt był zrobiony pod sekundarkę, przy czym oczywiście rekomenduję robienie go pod survival, wtedy będzie się ma sprawdzał lepiej. Ale o tym później i pokażemy sobie tu jeszcze parę rzeczy. Torpedy. Mamy uzbrojenie torpedowe o jako takich kątach. Ułożone jest to tutaj, widzicie sobie, mamy tutaj dwie poczwórne wyrzutnie torpedowe umieszczone na rufie, czyli tak jak na grafie SP. Torpedy 6-kilometrowe, zasięg 6 km, prędkość 64 węzły. Damage nie jest duży, 13700, no ale jak na pancernik, no i tak jest dobrze. Mamy tutaj pelotka, jest oceniona na 77%, nie będę się tu rozdrabniał, też zostało troszeczkę znerfione. Manewrowość 31,5 węzła, także no porównajmy z Tirpitzem na przykład. 32, no to nieduża różnica. Scharnhorst 30, Dergross 30, no także te 31,5 węzła to jeszcze wydaje się być nie najgorzej. Bismarck ma 31. I kamuflaż. Nie sugerujcie się tym, że to jest okręt testowy, to jest już recenzja okrętu w wersji finalnej. Wykrywalność z powierzchni, przypominam, perki modu 12 km, z powietrza 8, pewne wykrycie, no to wiadomo 2 i po wystrzele w dymie 12 km niespełna. Materiały eksploatacyjne. Mamy tutaj, moi drodzy, na pokładzie tak, napraweczkę, która nam przywraca 316 na sekundę, aktywna jest niemalże 30 sekund, 28 dokładnie. Mamy tutaj możliwość założenia samolotu zwiadowczego lub myśliwca. Wydaje mi się, że myśliwiec jest raczej bezsensowny, a przy czym zasięg artylerii wynosi tutaj 19,1 km, także no, czasem nam się ten spotter przyda, zwłaszcza na początku bitwy. Także u mnie jest spotter. No i mamy hydro, mamy na pancerniku torpedy i hydro. Niemieckie dosyć hydro, wykrywanie okrętów 5 km, wykrywanie torped 3,5 km, aktywne 100 sekund. Także robiąc sobie jakiegoś dzikiego rasza na jakieś pancerniki, gdzieś w pobliżu może być jakiś krążownik nawet z torpedami, no to jesteśmy w stanie coś tutaj zrobić. I tak, jeżeli chodzi o jeszcze jedną rzecz, obejrzymy sobie tutaj wykres penetracji tego okrętu.
A wygląda on następująco. Działa, przypominam, 305 mm. Na dystansie około 11 km jesteśmy w stanie przebić sobie pancerz o grubości ponad 400 mm. Słyszałem głosy, że ta penetracja jest za mała. 15 km, no to już ponad 350 mm na 14 km. 18 km, 300 mm. Także no nie wydaje mi się, że to jest jakoś mocno tragicznie. Oczywiście to są małe działa, także... A kurde, ten obraz tutaj troszeczkę krzywo wam pokazuje. O, tak powinno być. Teraz będzie widać lepiej. Ale myślę, że widzieliście, o co chodzi. 14 km, 355 mm. I teraz jeszcze zerknijmy sobie na kąty artylerii dodatkowej. Znajdę to tutaj. Sekundarka. Znajdę czy nie znajdę? Sektory. To akurat jest artyleria przeciwlotnicza. Tu nie widzę niestety informacji o sektorach, ale pokażę wam to w bitwie w każdym razie. No, kąty tej artylerii nie są zbyt korzystne, także to jest największy minus robienia tego okrętu pod sekundarkę i jest jej mało. Także no, wydaje mi się, że mimo tego, że ostatnio została tam delikatnie zbuchowana, to nie jest to jakiś sensowny pomysł na robienie tego okrętu. Także obejrzeliśmy sobie tutaj parametry, penetrację i teraz pozostaje nam obejrzeć sobie szybciutko jeszcze bitwę. Bitwa jest nagrywana, znaczy odtwarzana z playbacku, także obejrzycie sobie moje poczynania w bitwie, która była grana na streamie. Kto tam był, to widział na żywo. I tak jak wspominałem, tutaj jest ten okręt zrobiony pod sekundarkę, także no zobaczycie, jak on się tutaj sprawuje. Bitwa, która była grana na streamie pod przeżywalność, wyszła troszeczkę gorzej, może jeżeli chodzi o efektywność, dlatego postanowiłem wam pokazać tą bitwę. Ogólnie chodzi o przekazanie tego, do czego ten okręt się nadaje i do czego będziecie go najlepiej wykorzystywać. Jeżeli chodzi o penetrację, no w pancerniki może być problem, ale jak zauważycie, w tej bitwie pojawiały się takie salwy, gdzie na przykład overpenowałem Colorado burtą, także no też jest problem. Penetracja wydaje mi się, że jest spoko, bo często w krążowniki mamy ten problem, że po prostu będziemy je przebijać, a to już raczej nie jest syndrom tego, że penetracja jest zbyt mała, więc jeżeli mamy gościa sobie ustawionego do nas burtą na małym dystansie, no to jest szansa, że będziemy go przebijać, ale jeżeli on się nam jakoś lekko skontuje, no to wtedy mamy większą szansę na to, że te pociski zdążą się uzbroić i zadać mu większy damage. Widzicie, że tutaj Seattle co prawda dostał jedną cytkę, ale dwa pociski przeleciały na wylot i obejrzymy sobie te kolejne teraz próby ostrzału. Gdybym miał go dosyć krótko scharakteryzować ten okręt, to powiedziałbym, że to jest taki Scharnhorst troszeczkę zmieszany z Tirpitzem, wydaje mi się, czy tam Bismarckiem. No, Scharnhorst z Bismarckiem, może tak, bo mamy hydro, mamy torpedy, uzbrojenie mamy w konfiguracji takiej jak na Scharnhorście. Mamy nieduży kaliber o przeładowaniu szybszym niż standardowy pancernik na tym tierze i no, jesteśmy takim okrętem raczej ciężkim krążownikiem, czy tam Battlecruiser to można powiedzieć, że to jest, a nie taki pełnoprawny pancernik. Zresztą u Scharnhorstia można powiedzieć to samo. Na pewno ten okręt, jeżeli chodzi o styl gry, no to nie wprowadza nam tutaj nic odkrywczego. Widzicie, że ta sekundarka tam no powolutku sobie strzela, ale płynąc takim kątem, no to mało co tej sekundarki jesteśmy w stanie wykorzystać. A chcąc wykorzystać cały jej potencjał, no to musimy walczyć z gościem burta w burtę, przy czym no my będziemy tutaj dużo bardziej, wydaje mi się, narażeni na ostrzał, bo mamy tych nadbudówek tyle, że no jak to na niemieckim okręcie, w nadbudówki najbardziej będzie nas bolało. Kątów torped również w tej bitwie nie zobaczycie, bo tutaj była dosyć stateczna ta rozgrywka, ale wydaje mi się, że okręt to taki Scharnhorst właśnie na ósemce z delikatną domieszką Bismarcka, bo mamy sobie tutaj hydro. Czy ten okręt jest warty wygrindowania? Moim zdaniem absolutnie warty, bo można go mieć oczywiście odpowiednim nakładem czasu jeszcze drobnym dopłaceniem tamtych 3,5 tysiąca dublonów, bo tyle ma być wymagane, żeby go skończyć. Moim zdaniem ten okręt jest warty posiadania, tym bardziej, że ostatnio Wargaming no nie wypuszcza jakoś tam często fajnych okrętów premium i wydaje mi się, że ten na tle ostatnio tego, co wychodziło, jest naprawdę wartym uwagi okrętem, a już naprawdę fajnie, że będzie można go zdobyć w tak niskiej cenie. Także jak widzicie, maksymalna sekundarka, zasięg sekundarki maksymalny zrobiony przy AFT, BFT i modułach. Oczywiście szmatka jeszcze dochodzi, tam 5% chyba.
no to mamy 11,6. Także sekundarka wychodzi wtedy nam taka jak na Tirpitzu Bismarcku, ale no niestety kąty tej sekundarki, jej ilość nie pozwala nam na zbytnio nawiązanie walki, jeżeli chodzi o wykorzystanie tego uzbrojenia. Mamy Hydro, mamy Spotera, możemy z tego korzystać. Na początku bitwy Spotter się właśnie przydaje, bo ten zasięg no nie jest duży. Tam 19,1. W zasadzie tutaj walczymy jako top tier chyba. Czy były tu jakieś dziewiątki w tej bitwie? No teraz niestety nie spojrzę, bo to jest odtworzone nagranie, także nie ma możliwości zajrzenia. Chociaż nie, skoro pływają tutaj te Konigsbergi i takie inne tałataństwa, to raczej to była, był top tier. Ale jeżeli rzuci nas na dziesiątki, no to będziemy w takiej samej sytuacji, w jakiej są Shanhorsty rzucone na dziewiątkę. Raczej trzeba będzie ładować obeki, ustawiać się dziobem i próbować coś tam tankować. Jeżeli chodzi o odbijanie lekko skontowanym dziobkiem, to wydaje mi się, że jest dosyć przyzwoicie, jeżeli chodzi o wytrzymałość tego okrętu. Jakoś nie miałem naprawdę problemów z tym, żeby dłuższy czas w bitwie przeżyć i coś sensownego w niej zrobić. Także no powiem wam, że dawno nie było okrętu, który mi się grało tak przyjemnie. Wiadomo, trzeba wziąć poprawkę na to, że ja gram dosyć agresywnie, dosyć ryzykownie, często się to kończy szybkim powrotem do portu, ale jak bitwa siądzie, no to można się fajnie na bliskim dystansie pobawić. To jest właśnie taki sobie szanhorścik. Tutaj zobaczcie, że okrętów sojuszniczych nie ma zbyt wiele. Z przodu stoi tylko Massachusetts, które wybrało się na pewną śmierć. Wytankowane mamy już prawie 2 miliony. No i 90 tysięcy na liczniku. To już będą ostatnie podrygi tego okrętu. Także trzeba powolutku zbliżać się do finału tej recenzji. Gdybym miał wam go krótko podsumować, to jest po prostu, tak jak już wspominałem niejednokrotnie, Scharnhorst zmieszany z Bismarckiem. Mamy torpedy, mamy sekundarkę, które raczej używać nie radzę. Jak już tam sobie strzela, to niech sobie strzela sama. A my będziemy raczej polegać na naszym, no niedużym, bo niedużym kalibrze, ale jednak potrafimy nim solidnie ukąsić. Gdybym miał dać cenę od 0 do 10, to dałbym mu, no nie będę obiektywny, 7,5, 8, coś w tych granicach. Bo to jest, moi drodzy, okręt, który idealnie wpisuje się w mój styl gry i mi się, o, tam jakie turbo poszło. Gościu dostał dopałkę i teraz dostanie sobie jeszcze cytadelkę. Mamy gościa. Frag numer 4 i żegnam się z wami. Także daję mu 7,5 na 10, żeby nie było, że za wysoko oceniłem kiepski okręt, ale dla mnie jest naprawdę warty grindu, fajny okręt do walki w zwarciu. No i w tym materiale to będzie wszystko. Także do usłyszenia, moi drodzy. Cześć i na razie.